Najświętsza Maryjo Panno, ku progu Nowego Roku przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy dziś szczególnie, aby wzywać Ciebie jako naszej Matki. Matki Boga i Matki Człowieka. Spośród wszystkich Twoich tytułów, jakie nadawano Ci w historii, szczególnym jest Matka. Twój Syn wszedł w przestrzeń ludzką poprzez Matkę, poprzez Ciebie. I pokazujesz nam tym faktem, że chcesz być blisko nas, że Twój Syn jest blisko nas, jak blisko jest Matka swojego dziecka. Maryjo, Jezus nie zatrzymał Cię dla siebie, ale dał nam Ciebie za Matkę, byśmy mogli doświadczać Twojej miłości, czułości i opieki. W ten szczególny wieczór, u progu Nowego Roku, po raz kolejny chcemy zawierzyć Tobie nasze sprawy, naszą codzienność, nasze radości, ale też i nasze krzyże i bóle. Szczególnie chcemy prosić Ciebie, abyś w tym roku wypraszała nam łaski u Twojego Syna, byś zawsze miała nas w swojej opiece, bo nie wiemy, jaki ten rok będzie. Maryjo, Ty również żyłaś w niepewności i wyroki Boga były dla Ciebie trudne. Bądź przy nas, gdy jesteśmy niepewni jutra, i pomagaj nam przyjmować wolę Bożą. Maryjo, w Twoim obliczu widzimy Twoje zatroskanie o każdego z nas. Wierzymy, że nasz los nie jest Ci obojętny i będziesz z nami na drogach naszego życia w tym nowym roku. Ty nam pokazujesz, że czasem trzeba zrezygnować z własnych planów, marzeń i dać się Panu Bogu poprowadzić. Maryjo, nasza Matko i Matko Boga, bądź przy nas, tak jak byłaś przy swoim Synu w momencie narodzenia. Bądź przy nas blisko i pomagaj nam rozumieć Boże wyroki dla nas. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Twojego Syna. Dziękujemy Ci, że możemy być Twoimi dziećmi. Rozważać będziemy tajemnicę Bożego Narodzenia. Módlmy się w naszych intencjach. Polecajmy cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, naszego księdza biskupa ordynariusza, biskupów pomocniczych. Polecajmy sprawy naszych rodzin. Prośmy o ustanie epidemii. Prośmy o zdrowie dla chorych, siłę i moc dla tych, którzy niosą im pomoc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam na siebie, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas na pokusę, ale nas spasi do zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święty. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, piękna ta chwila naszej modlitwy. Tak jak zawsze piękne są spotkania z Matką. To są te spotkania, które najgłębiej nam zapadają w pamięć. To są te spotkania, które zawsze chcemy pamiętać i z radością i wdzięcznością wspominać. Taki został mi zadany dzisiaj tytuł, aby spojrzeć na Maryję jako na Matkę Chrystusową. Samo słowo Matka tak wiele nam mówi. Przypomina nam się dom rodzinny, lata dzieciństwa. Te chwile, kiedy nasza mama była wobec nas dobra, kiedy troszczyła się o nas, aby nam niczego nie brakowało. A dzisiaj mamy patrzeć na Maryję jako na Matkę. Matkę Chrystusa, ale też i Matkę, która chce być blisko nas. Na tę, przez którą stał się absolutny fenomen w patrzeniu na Boga. To macierzyństwo Maryi pokazało nam, że Bóg jest Bogiem bliskim. Że Maryja tak bardzo, tak blisko doświadczała Pana Boga, że i ja mogę Go blisko doświadczać. Macierzyństwo Maryi pokazało, że Bóg nie jest tylko tym Bogiem, którego znamy ze Starego Testamentu. Bóg okrutny, Bóg odległy. Bóg, który mówi do ludzi przez pośredników. Ale to macierzyństwo Maryi raz na zawsze pokazało i uświadomiło człowiekowi, że Bóg jest Emmanuelem, Bogiem z nami. I może piękne to jest, że przychodzimy do Matki po to, aby zrozumieć Chrystusa. Bo Maryja zawsze będzie dla nas tą, która w taki czuły, delikatny sposób będzie chciała nas do Boga przyprowadzać. Bo to jest jedno z jej zadań. Po tym, jak dała nam Boga. Aby nas do Niego przyprowadzać. Aby swoim łagodnym wzrokiem, ciepłym głosem wskazywała nam na Tego, który chce wejść w przestrzeń naszego życia. Bracia i siostry, Maryja jako pierwsza doświadczyła tej bliskości. A co za tym idzie? Tej bliskości nas uczy. Bliskości Pana Boga, żebyśmy się jej nie obawiali, żebyśmy się tej bliskości nie bali. Pan Bóg nie chce nam zrobić krzywdy. I Maryja nam to pokazuje. Pójdźcie do mojego Syna. Bądźcie blisko Niego, tak jak ja jestem blisko. Bóg żył w Maryi. Był pod jej sercem. Może być też i tak blisko nas. Ona uczy nas przyjmować Chrystusa. Nawet jeżeli Jego wyroki nie są proste. Nawet jeżeli Jego wyroki są dla nas skomplikowane i niezrozumiałe. Ona uczy nas, bo sama tego doświadczyła, kiedy usłyszała wyrok Boga, że będzie Matką Syna Bożego. Była zaskoczona. Nie dowierzała, co się w ogóle dzieje. Ale jej delikatność, subtelność zwyciężyły i stała się Matką Syna Bożego. Wpatrując się dzisiaj w oblicze naszej Matki, nie bójmy się otwierać przed nią naszych serc i prosić o to, aby ona zanosiła te wszystkie nasze prośby i intencje. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, nie przyszedł tutaj po to, bo taka piękna atmosfera, bo taki kościół przyciemniony, bo jest tak miło. Ale mocno wierzę w to, że każdy z nas przyszedł tutaj po to, ponieważ nosi w sercu jakąś może szczególną intencję, jakąś może szczególną prośbę.
może jakieś błaganie, bo już nie daję rady, bo już nie wiem, co zrobić. Powierzmy to naszej Matce. Powiedzmy jej o tym. Nie trzymajmy tego tylko dla siebie, ale połóżmy, pozwólmy jej działać. Niech ona pomaga nam nieustannie doświadczać tej bliskości Boga, która przemienia nasze serca, przemienia nasze życie. I nawet jeżeli po ludzku myśląc, mogę pomyśleć, że niektóre sytuacje w moim życiu, niektóre chwile w moim życiu nie mają sensu, to bliskość Matki Najświętszej i bliskość Chrystusa zawsze każdej sytuacji nadają sens. To my tylko jesteśmy trochę zaślepieni lękiem, strachem, niedowierzaniem, brakiem wiary. Prośmy naszą Matkę, aby była dla nas pomocą, orędowniczką, aby to wszystko, co dzisiaj tutaj może sercem wypowiemy na tej modlitwie, może już żeśmy wypowiedzieli, aby to wszystko zaniosła przed tron Boga Ojca w niebie. Amen.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Łaski Bożej, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pocieszycielko Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, Królowo W Niebo Wzięta, Królowo Różańca Świętego, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, pozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi i zawsze Dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystko się akumuje na tym.
Proszę Cię o dalszą opiekę dla mnie na każdy dzień życia i dla moich synów oraz moich bliskich. Mateńko, otocz opieką księdza proboszcza, wszystkich kapłanów oraz księdza Kamila, który dziś prowadzi nasz apel jasnogórski. Matko Boża Częstochowska, dziękuję za otrzymane łaski przez cały ubiegły rok. Powierzam się Twojej opiece, powierzam moją rodzinę, parafię i całą ojczyznę. Proszę o łaskę zdrowia dla Stanisławy oraz o pomyślny przebieg rehabilitacji. Dziękuję, Twoja czcicielka. Mario, moja Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które otrzymałam. Proszę Cię o dalsze, o łaskę świętości, czystego serca dla nas, dla moich dzieci i mojego męża. Proszę też o wstawiennictwo świętego Józefa, Twoja wierna czcicielka Ewa. Proszę Cię, Maryjo, o łaskę pokoju serca w czasie szukania drogi powołania. Pod Twoją obronę uciekamy się i Twym dłonią przenajświętszym polecamy się. My, którzyśmy rozbitkami pod spalonymi gwiazdami, ulituj się, Matko Słodka, ulituj się nad nami. Prosimy Cię, nie gardź prośbami, módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie gardź prośbami, módl się za nami, ulituj się. Matko Boża Częstochowska, patrząca na nas tak czule z tego obrazu, prosimy Cię o zdrowie dla Moniki, o łaskę cierpliwości, o łaskę powrotu do zdrowia. Tak bardzo potrzebuję, Matko, Twojej opieki. Prosimy Cię, Matko, za Różę, która zmaga się z chorobą nowotworową. Wyproś jej, Matko, Twojego Syna łaskę powrotu do zdrowia, aby pokonała chorobę i wróciła do pełni sił. Proszę Cię, Matko nieustającej pomocy, Matko Boża Częstochowska, za moją rodzinę, abyś wyprosiła nam dar miłości, dar pokoju, dar rozwiązania konfliktów. Prosi Twoja czcicielka Genowefa. Mario, polecam Ci Halinę i Zdzisława, prosząc dla nich o pokój serca, o Twoją opiekę na ten nowy rok. Miej ich, Matko, w swojej opiece. Mateńko Jasnogórska, Tobie polecam Mamę Bożenę, która zmaga się z ciężką chorobą. Prosimy o szybki powrót do zdrowia. Ty, Matko, możesz wyprosić to u Twojego Syna. Proszę Cię również o pomoc dla córki siostry Aleksandry, aby mogła pomagać mamie w tym czasie choroby. Obdarz ją, Panie, potrzebnymi łaskami, siłami i obdarz łaską Bożego błogosławieństwa na każdy dzień nowego roku. O Pani nasza, o Pani, wybaw nas od mocy, których nie znamy nazwy, nie znamy imienia. O wybaw nas od myśli w pusty czas północy, a schylonych nad sobą wybaw od patrzenia. Prosimy Cię,
się proszę u Pana Najwyższego za duszę mojej zmarłej żony Krystyny Siemieniuk i wyproś życie wieczne dla niej i wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin. Jasnogórska Pani, prosimy Ciebie o uproszenie Twojego boskiego Syna, o radość nieba dla duszy Czesława Męczyńskiego. Prosimy Cię, Mateczko, o siłę wytrwania dla Jego żony Grażyny. Królowo Polski, prosimy przez Ciebie, Jezusa Chrystusa, o utulenie duszy Przemysława Jabłońskiego i darowanie jej wszystkich win i zaniedbań popełnionych z ludzkiej ułomności. Proszę Cię, Matuchno, o siłę wytrwania dla Jego żony Ewy. Dziękuję Tobie, Jasnogórska Pani, za wszystkie łaski dotychczas otrzymane, za wszystkie dobrodziejstwa i wysłuchane prośby, za wszystkich, których postawiłaś na mojej drodze, którzy pomagają mi przetrwać ten trudny dla mnie czas samotności. Jasnogórska Matko, która od ponad 6 wieków w tym obrazie cudami słynąca trzymasz swoje boskie dzieciątko na swoich rękach, które wysłuchuje każdą Twoją prośbę, prosimy o uzdrowienie Joasi Osika ze Szkocji. Prosimy Cię o siłę dla niej. Podaj jej swą rękę i prowadź ją po drogach wiary, bo bardzo się pogubiła. Pani Jasnogórska, Królowo Polski, prosimy Cię o powstrzymanie choroby, o zwiększenie wiary w wyzdrowienie dla Alicji. Prowadź po drogach wiary jej męża i dzieci. Matko Częstochowska, dziękuję Ci za ludzi, aniołów, których stawiasz na mojej drodze, rodzinę, przyjaciół. Proszę Cię, Jasnogórska Mateczko, o wiarę. Napełnij nasze serca miłością, abyśmy kochali Boga w drugim człowieku. Proszę Cię, Mateczko Najświętsza, o uzdrowienie mojej chrześnicy, ukojenie jej serca po stracie taty. Proszę Cię, Matko Nasza Niebieska, o miłosierdzie Boże dla zmarłego Krzysztofa, rodziców, siostry i wszystkich zmarłych z rodziny, Krystyny i Zbigniewa. Matko Najświętsza, dziękuję Ci za zdrowie Jadwigi, dzieci, męża, przyjaciół. Bądź uwielbiona, Matko Nasza Niebieska, Twoja służebnica Alicja. Matko Boża z Jasnej Góry, proszę wstaw się do miłosierdzia Bożego o przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców Heleny i Tadeusza oraz zmarłych braci Henryka i Mariana. Niech Twój miłosierny Syn przebaczy im wszystkie grzechy i zaniedbania i obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Pani Jasnogórska, Królowo Polski, proszę o zdrowie dla Jolanty. Otaczaj ją płaszczem swojej matczynej opieki. Pani Jasnogórska, prosimy w tych wszystkich naszych intencjach, które skrywamy w naszych sercach. Prosimy za tych, którzy gromadzą się dzisiaj na apelowym czuwaniu tutaj w świątyni. Prosimy także za tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem przekazu internetowego. Miej nas, Matko, w swojej opiece. Prosimy Cię, opiekuj się nami w tym nowym, rozpoczętym wczoraj roku. Wybaw nas, Matko, od dnia, który kłamie i wybaw nas od prawdy mroku i otchłani, od miłości straszliwej, co nam serca łamie, i od nocy zbaw nas, o Pani. Prosimy Cię, nie garć prośbami, módl się za nami, ulituj się. Królowo nieba i ziemi, Najświętsza Maryjo Częstochowska,
Oto my, niegodni słudzy Twoi, stajemy po raz kolejny przed Tobą, wznosząc błagalnie ręce do Ciebie i z głębi serc naszych wołamy: o Matko Najlitościwsza, ratuj nas, bo tylko w Tobie nasza nadzieja. Jeżeli Ty nas nie wysłuchasz, do kogóż pójdziemy? Wiemy, droga Matko, że serce Twoje pełne litości wzruszy się naszymi błaganiami i wysłucha nas w naszych potrzebach, gdyż wszechmoc boska w Twoim ręku spoczywa. A więc, Maryjo Jasnogórska, błagamy Cię, powstań i użyj swej potężnej mocy, rozpraszając wszystkie cierpienia nasze, wlewając błogi balsam do naszej zbolałej duszy. O Najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych, a więc i nasza szczególna opiekunko. Wprawdzie czujemy to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów naszych niegodni jesteśmy, abyś nam miłosierdzie świadczyła, lecz błagamy Cię, o droga Matko, nie patrz na nas przez owe grzechy, ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego i przez Jego najświętszą krew, którą przelał za nas na haniebnym krzyżu. Pomnij, o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich sama doznałaś, stojąc pod krzyżem i na wschód umarła, patrząc na śmierć drogiego Syna Twego. A zatem przez pamięć na to wszystko, o Matko, nie odmów naszej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przed Ciebie pocieszonymi, wdzięcznym sercem wielbić Cię będziemy aż do śmierci. Matko z Jasnej Góry, prosimy Cię za wszystkich naszych kochanych zmarłych, których zabrakło w tym roku, ale także i w poprzednich latach przy naszym wigilijnym stole, którzy odeszli już do domu Ojca w niebie. Prosimy Cię, Pani nasza najlepsza, wyproś im miłosierdzie Twojego Syna, wprowadź ich do Królestwa Niebieskiego. Prosimy, aby umarli na ziemi, narodzili się w niebie do życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Oh.
Czekamy się, święta Boże Rodzicielu, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, lecz nas zawsze wybawić. Panu chwalebną błogosławioną, bo Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Znów Boże, daruj nam.
serdeczny Bóg zapłać za dzisiejszą obecność, za wasze modlitwy, za wasze czuwanie. Bóg zapłać księdzu Kamilowi, wikariuszowi w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczburku, kapelanowi zakładu karnego w tym mieście. Bóg zapłać za rozważania apelowe, za kazanie przybliżające nam kolejne wezwanie litanii loretańskiej, tak bardzo bliskie okresowi, w którym akurat się znajdujemy. Przecież czas Bożego Narodzenia tym bardziej przybliża nam Maryję jako Matkę Chrystusową, Bożą Rodzicielkę. Bóg zapłać za te piękne słowa dające tyle otuchy, tak bardzo potrzebnej w tym nowym roku. Kochani, serca życzę wszystkim, aby Maryja, którą tak czcimy i na różańcu wynagradzającym i teraz na apelu, aby przytuliła każdą i każdego z was do swojego matczynego serca i aby wyprosiła te łaski, o które prosicie, aby miała was wszystkich, wasze rodziny, całą naszą parafię, całą naszą ojczyznę, jak pięknie to przed chwilą wyśpiewaliśmy, w swojej matczynej opiece, aby dawała nam tej otuchy, że ona jest tuż obok nas, że nigdy nie zawiedzie. I kochani, Bóg zapłać za tą obecność. Życzymy wam pięknego, spokojnego wieczoru, dobrej, spokojnej nocy. Jutro niedziela, znów się spotkamy na Eucharystii. Księdzu Kamilowi życzymy szczęśliwej drogi do Kluczborka, bo przecież ślisko, pogoda jest jaka jest. Życzymy bezpiecznej, szczęśliwej podróży. Dziękujemy za tą dzisiejszą obecność i prosimy o apelowe błogosławieństwo. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Wam wszystkim tutaj zgromadzonych niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.